Siemanko, ja jestem Bora, a to jest piąty odcinek już gry z Gothic 2 Noc Kruka. Piąty odcinek tejże gry. Musimy podążać w tamtą stronę, żeby zdobyć ten lekki orkowy topór dla Harada. Ubijemy sobie dwa olbrzymie szczurki. O, zjada kolegę. Dwa ubite i tam są jeszcze kreto szczury. Też je za chwilę rozwalimy. Ale tu sobie pozbieram kilka rzeczy. O. Kilka. To znaczy dwie. Okej. Mam jeszcze strzały w ogóle? A, mam, spokojnie. Witajcie, krotoszczury. Fajnie, że jeden z pałki go załatwię. Kurde, drugi leci. Szkoda, że tu dwa przyszły. No, ale jak widać, nie ma tak źle. Okej. Tu na pewno jakieś jeszcze są ziółka, ale sobie muszę wziąć energię zwiększyć. Na razie jakimiś paściami, bo pasek energii na razie jest mały. No, jeszcze raz. I jeszcze raz. Okej. Są tu jakieś roślinki? Chyba są. Tylko nie pamiętam tego, kurczę, dokładnie, tak? Są. I tam ich kilka było, z tego co wiem. Z tego co pamiętam, tu jeszcze mięso kopacza chyba widziałem. Tak jest. Co to w ogóle swoją drogą za głupia nazwa grzyba? Mięso kopacza. Dobra, idziemy do tej jaskini tam. Po lewej stronie, która zaraz będzie. O, tu widziałem jeszcze liść. Tak jest. Tak, te roślinki warto zbierać, potem się na wszystko przydają. Im więcej, tym lepiej. Złoto? Tu jest jeszcze olbrzymi szczurek i chrząszcze. Chrząszcze, chrząszcze. Okej, i tu mamy ten lekki orkowy topór dla Harada. Żebyście za mnie wchodzili ani tam, bo ork was odwiedzi i za wami pogoni. A w tej chwili raczej nie macie szans jeszcze go pokonać. Musielibyście go wziąć aż do miasta, żeby za wami leciał. I strażnicy by go tam zbombardowali. Ale to nie ma sensu. Nie ma czego plądrować. Potem sami sobie tutaj przyjdziemy i energię po prostu będziemy mieli plus 300. Bo za orka jest, o ile dobrze pamiętam, 300 energii. Co on, kurwa, z talerzą łazi? Jaka głupota. Okej, wypierniczamy z powrotem do miasta. Przejdę sobie teraz prawą stroną, może coś tu jeszcze będzie jakieś. O, właśnie. I kolejne.
Tam był Rdest, o ile się dobrze pamiętam. Coś tu gdzieś było po prawej stronie, to na pewno. Rdest, tak jest. On będzie nam bardzo do mikstur potrzebny. A jest to dość rzadka roślina. Nawet powiedziałbym, że jest ich bardzo mało. Mniej jest tylko gąblińskich jagód i smoczego korzenia. No, a tu mamy drugi rdest. Tam wilka zajebaliśmy. Dobra, możemy wracać do miasta. Z kim tu mamy jeszcze rozmawiać? Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Nie, nie będziemy wrabiać Sary. Nie będziemy. Lepiej by było, gdyby się przymknął. To przecież okropne. Tu jest Greg, porozmawiamy z tym piratem. Hej, ty! Jeszcze jedno. Posłuchaj mnie, chłopcze. Muszę się teraz zająć ważnymi sprawami. Pogadamy później. Jasne? Okej, okay, dobra. Nie powtarzaj. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Masz jakieś strzały? Pokaż mi, co tam masz. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie ma, tylko bełty. Lepiej by było, gdyby się przymknął. To przecież... Dobra, Hakon, a ty masz stal? Ktoś czekajcie. Musi... Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam cholernie niebezpiecznie. Po pierwsze, z powodu bandytów. Po drugie, z powodu dzikich bestii. Nawet zwierzęta głodują w dzisiejszych czasach. Dlatego zapuszczają się coraz bliżej miasta. Nikomu tego nie powtarzam. Co wiesz na temat paladynów? Ci goście doprowadzają mnie do ruiny. W mieście można kupić co najwyżej krótkie miecze. Wszystko, co jest dłuższe niż pół metra, zostaje przez nich skonfiskowane. A w zamian mogę sobie za darmo pomieszkać w gospodzie. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Skąd bierzesz broń? Do tej pory kupowałem broń od kowala Harada. Jednak teraz Harad produkuje miecze tylko i wyłącznie na użytek paladynów. Pracuje dla nich jak szalony, dzień i noc. I to za darmo. Uważa to za swój obowiązek. Dlatego mogę ci zaoferować jedynie resztki moich towarów. No, resztki zioła i haszu. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinis? Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę miasta. Części z tych, którzy przychodzą, nie widziałem nigdy w życiu. A wielu takich, którzy wychodzą, nigdy już nie wraca. Tylko ostatnio wydarzyło się coś niezwykłego. Był taki gość, chyba Joe miał na imię. Gadał na lewo i na prawo, jaki to wkrótce będzie bogaty. Twierdził, że zna sposób na dostanie się do wież, w których straż przechowuje broń. Od tej pory przestał się pojawiać. Nie zobaczyłem go już nigdy, choć wcześniej widywałem go codziennie o tej samej porze. Pomyślałem, że może aresztowała go straż i ich o to zapytałem. Lord André nie miał pojęcia, o co mi chodzi. Nigdy nawet nie słyszał o tym gościu. Nie potrafi. Harad powiedział mi o ataku bandytów. Doprawdy? Obiecał udzielić mi poparcia, jeśli zrobię z nimi porządek. Poczciwy stary Harad. Pewnie w ten sposób daje do zrozumienia, jak mu przykro, że nie może mi sprzedać żadnej broni. Jestem z bronią, bronia, siadaj. Głupie to jak cholera. Co wiesz na temat bandytów? Co wiem na temat bandytów? Obrabowali mnie w drodze do miasta. I nie tylko mnie. Krążą po okolicy już od jakiegoś czasu. Straż próbowała ich znaleźć, ale nic z tego. A będzie jeszcze gorzej. Bo straż nigdy nikogo nie znajduje. Tylko wpierdalają starym babciom, które handlują pieczarkami i mandaty. Debile. Czy wiesz, kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Nazywa się Pablo. On i jeszcze parę osób próbowali odnaleźć kryjówkę bandytów. Na próżno. Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, albo w dolnej części miasta. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Gdzie cię napadli? Doprawdy? W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta i udaj się drogą w prawo. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów. To stamtąd nadeszli ci dranie.
Założę się, że mają kryjówkę w lesie. Gdybym sama tego nie widziała... Zajmę się tym. Co? Ty się nimi zajmiesz? Zupełnie sam? Chyba musisz być niezłym wojownikiem, co? Ile mi za to zapłacisz? Chcesz się wkupić w łaski Harada, co? Nie sądzę, abym musiał ci za to płacić. To się wal. Pokaż mi swoje towary. Daj spokój. Dobra, nie mam już stali. Mój mąż uważa inaczej. Zapomniałem sobie jeszcze o mieczu Akila. Przecież okropny. Pokaż mi co. Nie mogę się zajmować wszystkim. To przecież okropny. Będzie jeszcze Arlika, nie Akila. Ale nie kupuję go, bo potem on mi go da. Co innego. Okej, u Konstantina byliśmy. Zawsze to powtarzam. U Matea byliśmy. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Na wilki możemy jeszcze polować. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. No w sumie tak. A nie, olać to. A Inos w swej mądrości. I tak już będę czeladnikiem Harada. Tamci dwaj załatwieni. Torben został załatwiony również. Okej. Okay. Czego chcesz? Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Jednak to zrobiłeś! Znakomicie! Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Bułka z masłem. Kiedy mogę zacząć pracę jako twój czeladnik? Przydałby się nam ktoś, kto potrafi stłuc orka. Jeśli chodzi o mnie, możesz zacząć od zaraz. Ale jeśli chodzi o pozostałych mistrzów... Torben dał ci swoje błogosławieństwo. Bosper chciał mnie od tego odwieść. Sam chce, żebyś został jego czeladnikiem. Prosił mnie, żebym dał mu chociaż okazję zainteresowania cię jego zawodem. Dowiedz się co i jak. Zawsze możesz podjąć decyzję później. No chyba, że nie zależy ci na jego głosie. Konstantino jak zwykle o nic nie dba. Powiedział, że jeśli chodzi o niego, możesz się uczyć czego tylko chcesz. A Mateo powiedział, że oddałeś mu jego złoto. Widzi mi się, że jesteś honorowym młodzieńcem. To oznacza, że zaskarbiłeś sobie przychylność czterech mistrzów. Wystarczy, żebyś został przyjęty na czeladnika. Jesteś gotów, by zacząć u mnie terminować? No ba. Wchodzę w to. Dobrze. Nauczę cię, jak wykuć porządny miecz. Poza tym czas, żebyś nabrał sił. Marniejesz mi w oczach. Na siłkę się, kurwa, musisz zapisać. Jakie są moje obowiązki jako czeladnika? Możesz zgadywać 3 razy. Kuć, kuć i jeszcze raz kuć? Nie jesteś tak głupi, na jakiego wyglądasz. Płacę od ostrza. Nie pracujesz, nie dostajesz pieniędzy. Proste. Nauczę cię też wszystkiego, co musisz wiedzieć, żeby zrobić zwykły miecz. Wykuwanie magicznych mieczy to zadanie dla doświadczonych kowali. A do tego wiele ci jeszcze brakuje. Jeśli potrzebujesz miejsca do spania, możesz się zadekować w moim domu. Jak do tej pory, wszystko jasne? Sure. Naucz mnie, jak wykuć porządny miecz. To dość proste, chłopcze. Weź kawałek surowej stali i trzymaj ją w ogniu, aż rozgrzeje się do białości. Wtedy nadaj broni kształt na kowadle. Twoje pierwsze miecze nie będą doskonałe, ale powoli wszystkiego się nauczysz. Dobry miecz również. To dość proste, chłopcze. Weź kawałek surowej stali i trzymaj ją w ogniu, aż rozgrzeje się do białości. Wtedy nadaj broni kształt na kowadle. Jeszcze dobry długi miecz, tak jest. Po więcej już nie trzeba. To dość proste, chłopcze. Weź kawałek surowej stali i trzymaj ją w ogniu, aż... Wtedy nadaj broni... No, ja już tego rubinowego ostrza nigdy nie robię. Tamte 3 mi wystarczą w zupełności. Szkoda mi punktów po prostu, doświadczenia, nauki. Okej.
Ale on teraz tam idzie. Uda mi się chociaż jedno? Tak. No, teraz jest kłopot z tymi stalami. Surowa stal. Ale jak już dotrzemy do najemników na farmę Onara, nie będzie, pieniądze już nie będą żadnym kłopotem. Będzie nas stać dosłownie na wszystko. Tam jest błąd w grze i ja go zawsze wykorzystuję. Czy zawsze? Raz go nie wykorzystywałem. Postanowiłem przejść grę bez tego wykorzystywania tego błędu. No i też się udało. Czym? Dobra, Harad, wypadł od kowadła. Kurde, nie pamiętam, ile kosztował mistrzowski miecz. 1200 chyba, albo 2400. W każdym razie, jak pójdziemy tam do Martisa, czy jak on się nazywał, to musimy ten miecz kupić za pierwszym razem, bo on jest zajebisty. Wymaga tylko 60 punktów zręczności. Czym? Ale jak potem już byśmy wrócili do Martinez na przykład, to już tego miecza nie ma. Hej! To znowu ty. Chcę sprzedać broń, którą wykułem. Dobrze, daj to tutaj. Dobrze, oto twoja zapłata. Też 6. No i 2000 wpadły, nawet z groszem. Okej, okay, mamy jakieś punkty nauki jeszcze? 8, kurde, nam jest 10 potrzebne. Czyli co robimy? Tam jest Lares. Może byśmy kogoś pozabijali. Ile ma pieniędzy? 2300. Dobra, idziemy o jakiś frajerski... A, tego się jeszcze zapytamy o kilka rzeczy. Hej! Nowy w mieście, co? Tak, ale co ci do tego? Niedawno przybyłem z kontynentu. Teraz włóczę się bez celu. Te wiadomości od niego są niemal bardzo mi się skończyło. Nie pozostanie mi więc chyba nic innego, jak tylko przyłączyć się do straży. Nie chcę tego jednak. To żadna przyjemność zostać rozszarpanym przez orków w imię króla. Te wiadomości nam są potrzebne, tak jak co mówiłem. Co możesz mi powiedzieć na temat straży? Na później. Jeden z paladynów przejął niedawno dowodzenie. Niejaki Lord André próbuje zmobilizować połowę miasta do walki przeciwko orkom. Jednak, żeby się zaciągnąć, trzeba być obywatelem miasta. Z tego co wiem, to nie będąc obywatelem, można trenować, nie zostanie się jednak oficjalnie przyjętym. A co jeszcze możesz powiedzieć? Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Lordzie André? Wiem, że objął także funkcję sędziego. Jeśli wdasz się w jakieś kłopoty w mieście, będziesz musiał przed nim odpowiadać. Zdarzyło mi się raz wdać w bójkę z jednym z obywateli. Ten pobiegł z płaczem do Lorda André i doniósł na mnie. Ta drobnostka kosztowała mnie 50 sztuk złota. Całe szczęście, że zajście miało miejsce w nocy i nie było świadków. Im więcej osób naskarży na ciebie władzą, tym wyższą karę dostaniesz. O tym nie wiesz. Z kim się pobiłeś? Koleś nazywa się Valentino. Często przesiaduje w knajpie w pobliżu świątyni. Na ogół nie uznaje przemocy. Ale ten człowiek zasłużył na to, żeby przerobić mu trochę facjatę. Czemu nikt? Czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Można by tak powiedzieć. Okradziono Bospera, miejscowego łuczarza. Co za tupet. Koleś po prostu wszedł do sklepu w środku dnia i zabrał stamtąd łup. Bosper wyskoczył za nim jak poparzony, krzycząc: stój, zatrzymaj się, draniu! Złodziej jednak był szybszy. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Okej. Nie sądzę, żeby coś się... Nie wiadomo już, komu można ufać. Nie wierzę w to. Hej, ty! Pokaż mi swoje towary. Co mu tu można sprzedać? Teraz każdy już o tym wie. Pewnie, zardzewiałe, oczywiście, że tak. Pracuję niemal przez cały mam dzień. Mam swoje zdanie na ten temat. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Kurde, kurde, kurde.
Teraz każdy już o tym wie. Co tu jeszcze do sprzedania mamy? Nic. Tak, to bardzo typowe. Ja potrzebuję 2400, ale się mylę. Kurczę. Dobra, poubijam jeszcze troszeczkę rzeczy. To przecież okropne. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Przynajmniej spróbuję. Skąd ty to znowu masz? Aha, już wiem co zrobię. Pójdę do tam, do dzielnicy portowej. Nie może tak dalej być. To naprawdę nie mój problem. Słyszę o tym po raz pierwszy. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Która jest godzina? Gdzie to jest? Ale za killem w sumie nie ma sensu jeszcze. Tam jest ten koleś od broni. Zobaczymy, czego się mogę tutaj dowiedzieć. Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić. Założę się, że słyszysz tu wiele rzeczy. No i co z tego? Interesują mnie najnowsze wieści. Nie widzę w twoim ręku sakiewki. Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. 5. Nie dam ci więcej niż 5. Co? 5 sztuk złota? Chcesz mnie zrujnować? Dobra, niech będzie 7. Nie, nic z tego. A co powiesz na 6? Ale z ciebie drań. Dobrze, jeśli nalegasz, niech będzie 6 sztuk złota. Nigdy jeszcze za 6 się nie zgodził. Każdą informację. Nie robiłem jeszcze nigdy tak, zawsze za 7. Daj mi co. Potrzebuję informacji. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach? Tylko tyle, że ostatnio znikają w mieście ludzie. Wydaje się, że najbardziej dotyczy to obszaru portu. Na twoim miejscu tam bym o to popytał. Podobno niektóre przypadki dotyczą też osób z Dolnego Miasta. Koragon powinien wiedzieć więcej na ten temat. Prowadzi gospodę w Dolnym Mieście i na pewno słyszy wiele ciekawych opowieści. Coś w tej sprawie może wiedzieć również Halvor, sprzedawca ryb z nabrzeża. Choćby tylko z powodu dużej liczby klientów, których obsługuje. Gdzie mogę znaleźć pracę? W porcie będzie ciężko. Najlepiej, jeśli udasz się do rzemieślników zamieszkujących dolną część miasta. Jeśli posiadasz w miarę przyzwoity miecz, możesz spróbować pojedynku z Alrikiem. Walczy za pieniądze. Znajdziesz go za magazynem. O, specjalne zadania. Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Chodzi mi o jak najszybszy zarobek. Coś specjalnego mówisz? Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. Tak też uczynię. Hej, ty! Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Proszę, proszę. Cóż, powiadasz, że szukasz jakiegoś specjalnego zajęcia. No, w porządku, specjalnego zajęcia. Ale pamiętaj, ja tu rządzę. Co masz na myśli? Pierdol się. Ono to, że słuchasz tylko mnie. Prócz tego przysługuje ci 1/3 zysku. Jeśli takie warunki ci nie odpowiadają, poszukaj sobie innej pracy. Co za frajer, kurwa. Mamy czarną rotę wykonać i ją nam odcelać 1/3. Jesteśmy partnerami. Dzielimy się po połowie. No dobra już, dobra. Tylko cię sprawdzałem. Oczywiście, że podzielimy się zyskami sprawiedliwie. No, oczywiście, bo już nie ma żadnego wyjścia, co? Dobra, więc jaki masz plan? Znasz chyba kupca Baltrama. Jeśli nie, to najwyższy czas, byś go poznał i porozmawiał z nim. Baltram zatrudnia posłańca, który dostarcza mu towary z farmy Akila. Właściwie to zatrudniał posłańca, póki nie poderżnąłem mu gardła. Obecnie Baltram poszukuje kogoś na to miejsce i tu zaczyna się twoje
zadanie. Zatrudnisz się u Baltrama, a przesyłkę od Akila przyniesiesz do mnie. Ja zaś sprzedam ją temu, kto zdecyduje się zapłacić najwięcej. I niech ci nie przyjdzie do głowy sprzedać przesyłkę gdzieś po drodze do mnie. Kapujesz? Nie, już mi takie coś przyszło do głowy. Kiedy mam się spotkać z Baltramem? W każdej chwili. Chyba już się domyślił, że jego poprzedni posłaniec nie wróci. A co ja będę z tego miał? Dokładnie ci teraz nie powiem. Myślę jednak, że możesz liczyć na 400 sztuk złota. W porządku, zgadzam się. Doskonale. W takim razie ruszaj w drogę. Pamiętaj jednak, że nieuczciwy posłaniec to martwy posłaniec. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Nie, co? Mógłbyś powtórzyć? O, chwila, już więc wezmę pieniądze. Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Spaceruję. Hej, Lares, ty stary draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny, razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Z Bruce'em Lee? Pamiętasz Lee, prawda? Ale Bruce Lee nie żyje. Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Właściwie może być go tylko żal. Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Watrasa. Naprawdę sądzisz? Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Ja bym tego zrobił. Hajsu. Ode mnie tego nie wszystko, tylko pogłoski. Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. Ach, a to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Nie mógł, że o tym nie wie, tylko pogłoski. Trudno być tego pewnym. Czym konkretnie się tu zajmujesz? Nie mogę o tym mówić. Watras urwałby mi łeb. Mówią to i właściwie może być go tylko żart. Potrzebuję pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Słyszę o tym. Potrzeba mi pieniędzy. A kto ich nie potrzebuje? Nie mam nic na zbyciu, chociaż lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie, w pobliżu przejścia do dolnej części miasta. Okej. Musiały pojawić się problemy. Co do zaginionych? Nie wiem, czym on się tak... Powiedz, co wiesz o tej sprawie? Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. Początkowo sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowu. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni, co gorsza, zupełnie przypadkowi. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać na jakiś ślad. Czy to nie jest raczej zadanie dla straży? Tak. Już widzę, jak cokolwiek robią w tej sprawie. Nigdy nie znajdą przyczyny tych zdarzeń. Uznają, że ludzie po prostu znikają bez wieści. Mówią to i owo. Czemu nikt nam nie... Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężny amulet zwany Okiem Inosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Nie zasłużę, zobaczymy. Czy wiesz, dlaczego tu są paladyni? Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią karną. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi.
Watras wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildii. Nie lubisz się przepracowywać, co? Rozumiem. Jeśli chcesz się przyłączyć do Lee, to mogę pogadać z najemnikami. Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Którą gildię wybierasz? No, najczęściej wybieram straż. Najemników też już kilka razy miałem. Maga ognia miałem raz. Nie, straż, bo paladynem będę. Straż. Ta. Wiem chyba, co cię u nich tak pociąga. Wyglądasz mi na kogoś, kto uwielbia dawać innym wykłady o obowiązującym prawie, kradnąc jednocześnie na potęgę. W porcie znajduje się magazyn paladynów. Kwatermistrzem jest tam mój dobry znajomy. Nazywa się Martin. Może on zdoła ci pomóc. No właśnie, do niego chyba pójdę. Nie wiem, czym on się łączy cię z Watrasem. Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody. Jasne? Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? E? Wiesz o nim? Watras mi powiedział. Trzeba było tak od razu. Mam swoje zdanie. Opowiedz mi więcej o wodnym kręgu. Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia. W odróżnieniu od paladynów, krąg woli jednak pozostawać w cieniu. Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Korinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak wiedzieć o jego istnieniu. Więc nic na ten temat nie mów. Nie ma sprawy. Jak was męczą te historyjki, po prostu przewincie. Ja postanowiłem, że będę wszystkie komentarze, wszystko to, co mówią, nagrywał, nie przewijał, po prostu, żeby historia była pełna dla tych, którzy jeszcze tego, tej gry nie widzieli, chociaż wątpię, czy takowi jeszcze są na świecie. Na pewno ich jest mało, to jak tych, którzy mają na komputerze inną wersję niż Windows, prawda? Powiedz mi coś o Lee i jego najemnikach. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Nie mów, że o tym. Czy inną wersję, inny system główny niż Windows. Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? To dość proste. Wyjdź z miasta wschodnią bramą i idź drogą na wschód. Mogę wskazać ci drogę, jeśli chcesz. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Powiedz mi coś więcej o najemnikach. Cóż, jeśli jesteś takim twardzielem jak kiedyś, nie powinni sprawić ci kłopotu. Większość z nich to bandyci, a jeśli sobie z nimi nie poradzisz, to daleko nie zajdziesz. Mam swoje zdanie. Jeśli jesteś delikatny, to na pewno z nimi nie wygrasz. No. Mam swoje zdanie. Dlaczego ty nie jesteś razem z Lee i jego najemnikami? Ależ jestem, tylko że nie na farmie. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. I została nas nocka. O jakim statku mówiłeś? Stoi w porcie za klifami. Lee i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać. Nie wiem już. Ale to może trochę potrwać. Dlaczego? Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Będę się lepiej trzymać od tego. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Lepsza siła i zręczność na pewno ci nie zaszkodzą. Nie mów, że o tym nie wiesz. Chciałbym się przyłączyć do wodnego kręgu. Dobry pomysł. Choć decyzja należy do magów wody. Było dokładnie tak, jak mówisz. Jak ci się udało zaimponować magom wody? Chroniłem ich przez długi czas. Gdy jeszcze żyli otoczeni barierą. Naprawdę. Powinni być wdzięczni. Jak to jest należeć do kręgu? Różnimy się od innych gildii z Korinis. Jako jeden z nas nigdy nie musisz robić czegoś, czego nie chcesz. Wymagamy tylko jednego. Siedź cicho. Pracujemy w ukryciu. Obcy nie wiedzą, kto należy do kręgu. Na razie cię poobserwujemy i potem podejmiemy decyzję. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Rozumiem. To było czy wszystko tylko pogłoski.
Czym konkretnie się tu zajmujesz? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Część zaginionych to rybacy. Razem z nim właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. Ale możesz mi pomóc. Dam ci mój pierścień z akwamarynem. To znak wodnego kręgu. Załóż go. Dzięki temu inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Znajdź mi zastępcę tak, abym mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko, choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Ode mnie tego nie będzie. Okej, okay, w tym odcinku chyba byłoby to już wszystko. Powinien był wiedzieć lepiej. Tak, w tym odcinku to już wszystko. Na razie. Wszystko, co się słyszy.